Jeśli ja nie będę mówić, wołać będą kamienie, mówiła podczas spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli Floribeth Mora Diaz z Kostaryki, uzdrowiona przez Boga za wstawiennictwem naszego rodaka świętego Jana Pawła II. W Polsce jest już od 2 maja, przyjechałaby w ojczyźnie świętego opowiedzieć o swoim spotkaniu z Bogiem. Jeszcze kilka lat temu żegnała się z mężem i dziećmi, dostała wyrok, miesiąc życia. Ból głowy był zapowiedzią najgorszego. Nieoperowalny tętniak mózgu spowodował paraliż połowy ciała. Specjalistyczne badania nie pozostawiały złudzeń. Floribeth Mora Diaz leżała przykuta do łóżka we własnym domu, modliła się i czekała. Jan Paweł II to dla niej i całej Ameryki Łacińskiej ktoś wyjątkowy, mimo że Polacy uważają go za własnego świętego. Chciałbym Wam przekazać moje najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia od moich braci, od mojej rodziny, od moich braci z Kostaryki. Wczoraj mnie zapytali, mówiąc dla mnie, dlaczego ja wierzę, że Jan Paweł II jest mój, skoro on jest polski. A ja wierzę, narodził się w Polsce, ale oddał się światu. I dlatego my wszyscy w tych innych krajach mamy też trochę. A Pan Bóg Was błogosławi wszystkich za tego, dzięki, przez tego nowego świętego, którego Pan. Wy jako lud, jako naród Jana Pawła II jesteście również wezwani, aby kroczyć i iść za Jego wskazaniami, Jego śladami. Nadszedł dzień beatyfikacji papieża Polaka. Nad telewizorem stało wyblakłe zdjęcie Jana Pawła II. Potem były słowa, które umierająca usłyszała i uzdrowienie. Dłonie, które uniosły się nad nią. To był bez wątpienia cud, którego nie potrafili wyjaśnić ani medycy z Kostaryki, ani wielce uczeni profesorowie z Polikliniki Gemelli. Po wielu żmudnych analizach, testach, badaniach przyznano, że uzdrowienie nastąpiło na skutek cudu. Medycznie nie ma możliwości, by nieoperowalny tętniak umiejscowiony w prawej półkuli mózgu mógł sam zniknąć absolutnie bez jakiegokolwiek śladu. 1 maja 2011 roku on został ogłoszony świętym, ona wstała, by głosić dobrą nowinę światu. Każdego dnia przed domem Floribeth gromadzi się wiele osób, przyjeżdżają dziennikarze z całego świata. Nikt nie odchodzi bez rozmowy czy wywiadu. Chętnie mówi o pamiętnym maju sprzed 3 lat. Moja historia rozpoczęła się w roku 2011, kiedy cierpiałam na wielki ból głowy. Zaraz rozbolała mnie głowa, sparaliżowana, zostałam sparaliżowana i moja lewa strona ciała odmówiła mi posłuszeństwa. I w bardzo krótkim czasie lekarze zdiagnozowali tętniaka na prawej półkuli mózgu. Przewieziono mnie do szpitala w stolicy kraju. Została umieszczona na oddziale intensywnej terapii i wykonano mi taki zabieg chirurgiczny arteriografii. To jest taki zabieg, gdzie przez żyłę w prawej nodze wprowadza się taki cewnik, taką sondę i próbuje się właśnie dotrzeć tą sondą aż do mózgu. Zabieg został wykonany, niemniej jednak nie udało się naprawić, nie udało się nic zrobić z tym tętniakiem. Dlatego, że znajdował się w takiej niedostępnej części mózgu. Po tym zabiegu została wysłana do domu. Wcześniej jednak powiedziano mi, że został mi nie więcej niż miesiąc życia. To wtedy rozpoczęło się największe cierpienie, zwłaszcza mojej rodziny, moja również. W ten sposób dzień za dniem upływały mi aż do czasu, do 1 maja. Był to dzień beatyfikacji Jana Pawła II. To wtedy usłyszałam głos w moim pokoju w sypialni, który mówił do mnie: podnieś się. Ten głos słyszałam po tym, jak miałam okazję, szczęście, oglądać beatyfikację Jana Pawła II w telewizji. Byłam bardzo zaskoczona, zdziwiona, słysząc ten głos. A nad telewizorem miałam taką gazetę ze zdjęciem, z okładką, na której było zdjęcie Jana Pawła II. I kiedy po raz drugi usłyszałam jego głos, który mówił:
Nie lękaj się. Podnieś się. Wtedy patrzyła na to zdjęcie i widziała na ręce papieża, jakby wychodziły z tego zdjęcia, pokazując mi, że rzeczywiście mam się powstać. Jeśli widzieliście kiedyś to zdjęcie w internecie, albo chcecie zobaczyć, zdacie sobie sprawę, że jest to takie zdjęcie zwykłe, proste, szare. Ja was zapewniam, że z tamtego do dzisiaj jestem zdrowa i chodzę. I wszystko na większą chwałę Boga. I zaraz po tym, jak usłyszałam te słowa, odpowiedziałam jedynie: tak, Panie. Podniosłam się i poszłam do kuchni, gdzie znajdował się wtedy mój mąż. On był zaskoczony, widząc mnie wchodzącą do kuchni, i zapytał jedynie: kochanie, co tutaj robisz? Bo jeśli już zdarzało mi się podnosić z łóżka, to było, działo się to zawsze z pomocą innych. A dla mnie w tym momencie jest zawsze bardzo ważne, aby dotrzeć do serca każdego z nas ludzi. Spotkanie z cudownie uzdrowioną prawniczką z Kostaryki Floribeth Mora Diaz miało miejsce podczas dwóch mszy świętych w parafii akademickiej. Stalowa Wola to jeden z przystanków na drodze rodziny Diaz w Polsce. Jeszcze dziś rano byli w Częstochowie. Mimo zmęczenia, wielu spotkań starają się spotkać z jak największą liczbą wiernych, by złożyć świadectwo, tak by cały świat usłyszał o Janie Pawle II. Spotkanie samo przyszło. Zostało mi zaproponowane i zostało od razu przeze mnie podjęte i powiedziałem, że oczywiście tak, jeżeli to jest tylko możliwe. I nawiązałem kontakt z ojcem Franciszkiem i tak się zaczęło. I oni wszystko, co się im daje, co proponuję, wszystko przyjmują bez żadnych warunków czy jakichkolwiek próśb, w zasadzie wszystko mają. Wizyta w Polsce to hołd złożony świętemu przez prawniczkę z Kostaryki. Jej uzdrowienie wybrano jako cud do kanonizacji Jana Pawła II.